Witam Was. Dzisiejszego dnia chciałbym Was zaprosić na niecodzienny plener. A to za chwilę. Co do niecodziennego pleneru, to dzisiaj nagrywam film do swojego kanału na YouTubie. Proszę, zobaczcie. Co tu widać? Plaża Fok. Jak sami możecie zobaczyć, jest bardzo blisko i się non-stop coś dzieje. Jak to fajnie podpatrywać. Tak naprawdę jestem blisko. Ja wiem, z 80 metrów mniej więcej od nich. Zobaczcie sami. Dla mnie to pierwszy raz mi się udaje tak podpatrywać foki. Dosyć niedawno znalazłem tę plażę, gdzie praktycznie foki są z małymi również. Może dzisiaj nie ma jakiegoś rewelacyjnego światła, ale fajnie posiedzieć, popatrzeć, co się dzieje, próbować zrozumieć w ogóle, co tu chodzi. Znalazł rzecz, że niby nic, niby się opalają, relaksy. Ale od czasu do czasu jest jakaś akcja. Też przypływa troszeczkę fok, więc no może jakiejś wielkiej akcji tutaj nie ma, ale fajnie, porelaksować się. Moglibyście powiedzieć, dlaczego nie zejdę niżej, żeby jeszcze nagrywać, ponieważ czy też fotografować, ponieważ ogólnie teren jest zamknięty od bodajże września do kwietnia. Tutaj teren jest zamknięty, tutaj nie wolno wchodzić. Jest to plaża Fok, które mają tutaj się czuć komfortowo i dlatego jest to cały czas, jak się idzie, są plakietki, żeby tego nie robić, aby nie podchodzić do fok, trzymać dystans.
chwilowo za bardzo się nic nie dzieje. Która nas jest ta? Od czasu do czasu jakaś foka przypływa. Po prostu relaks. O, tu nie ma, jest akcja. Mój materiał nagrywam w jakości 4K, 60 klatek na sekundę. Więc czasami jakby jakaś akcja była, to można ten kawałek po prostu wziąć i zwolnić fajnie. Przy takiej jakości. To jeszcze no, ogniskowo mam to tak na pełną klatkę, daje około 800 mm, więc to bardzo duży zasięg, można daleko sięgnąć. Choć i tak jest jeszcze nie aż tak blisko, ale po prostu pewnie jakbym szedł na dół, fajnie by było, ale ja nie chcę tego robić z wiadomych względów. Więc, że tak powiem, relaksik, wciąż relaks. Tak obserwując te foki, to tak akcja się dzieje wtedy, kiedy któraś się zaczyna drapać, a obok któraś leży, zaczyna się denerwować, że to się rusza. I tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. Troszkę inny. Nie jest typowo krajobrazowy, ale bardzo fajny. Całkiem fajnie spędzić czas na zewnątrz. Całkiem inny. I jeśli możecie, kliknijcie tam kciuk w górę, dzielcie się tymi filmami. Trzymajcie się. Cześć. Hej.